Cześć, to nasze pierwsze wrażenia z użytkowania nowego, zakrzywionego smartfona LG G Flex 2. Zapraszamy. LG G Flex 2, podobnie jak model pierwszej generacji, cechuje się zagiętą obudową. Tak naprawdę jest ona zagięta wraz z wyświetlaczem POLED. Efekt jest ciekawy wizualnie, ale czy praktyczny? Sprawdziłem to w czasie pełnego testu. Pierwsze wrażenia są takie, że dzięki mniejszej przekątnej jest on bardziej komfortowy w użyciu niż model pierwszej generacji. Natomiast sama krzywizna nie ma większego wpływu na komfort obsługi. Tył obudowy jest powleczony taką warstwą przezroczystej folii najprawdopodobniej. Ma ona właściwości regeneracyjne, także jeśli przetrzemy smartfonem o powierzchnię blatu biurka, jeśli powiedzmy będzie jakiś kurz na tym, będziemy mieć zarysowania, mogą one się zregenerować i zniknąć zupełnie, w przeciwieństwie do tradycyjnych obudów plastikowych. Mamy tutaj dla porównania najnowszego HTC M9, One M9. Jest on jakby pod względem wizualnym o wiele, moim zdaniem, ładniejszy niż LG, natomiast pod względem praktycznym to jest katastrofa praktycznie, bo tylna aluminiowa powierzchnia jest bardzo podatna na zarysowania, natomiast w LG ta regeneracyjna powłoka potrafi naprawdę wytrzymać dużo. Oba smartfony dysponują identycznym procesorem Snapdragon 810, 64-bitowym. Jest on bardzo wydajny, ale niestety z tą wydajnością nie potrafi sobie poradzić HTC, który ma metalową obudowę i która bardzo się nagrzewa. Naprawdę jest to tak duże nagrzewanie, że w pomieszczeniu o temperaturze około 20 stopni w czasie grania, w czasie ładowania, w czasie wykonywania benchmarków korzystanie z tego metalowego smartfona było niekomfortowe. Po prostu grzał dłonie i naprawdę nieciekawie się z niego korzystało. Natomiast dokładnie ten sam procesor w LG rozgrzewał obudowę, ale nie była ona niekomfortowa. Wciąż było to w granicach, nagrzewanie w granicach przyzwoitości. Ciekawą funkcją kamerki przedniej w LG jest to, że możemy zrobić selfie za pomocą gestu. W tym momencie pokazujemy w kamerce przedniej swoją dłoń, zostaje ona rozpoznana, zamykamy ją i włącza się licznik. Selfie zostało wykonane. Poza tym ciekawostką jest też to, że podobnie jak w na przykład modelu G3 lub poprzednim G-Flexie pierwszej generacji, z tyłu, właściwie na krawędziach bocznych obudowy nie mamy żadnych przycisków. Z tyłu są umieszczone trzy. Góra, dół, na przykład do regulacji głośności dźwięku lub właśnie do wykonywania zdjęć jako sprzętowy współzmigawki i środkowy do blokowania ekranu, wyłączania urządzenia. I w tym momencie, jeżeli wykonujemy zdjęcia na przykład aparatem tylnym, możemy styknąć bez większego poruszania smartfonem za pomocą jednego z tych dwóch przycisków. A teraz przyjrzymy się przez chwilę, jak wygląda interfejs tego smartfonu.
Tak wygląda rzut okiem na smartfona i na jego interfejs. Więcej informacji na jego temat znajdziecie w dziale mobile na benchmark.pl.